Teraz było w naszym programie muzycznie, teraz jest i muzycznie, i tanecznie. Jest z nami pani Ewa Wycichowska, są tancerze, młodzi tancerze, choreografowie, tak pani Ewo? Tak jest. Ja się uśmiecham, dlatego że ta kreatywność właśnie i u tancerzy Polskiego Teatru Tańca i zaproszonych gości rzeczywiście wzrasta w ostatnim czasie, przygotowując się do 4. festiwalu Atelier Polskiego Teatru Tańca, a więc poszukiwań i to poszukiwań drogą i w procesie twórczym właśnie przez improwizacji. I właśnie to był przedstawimy, przedstawimy teraz młodych artystów. Pani Karolina Wyrwał jest z nami, pan Paweł Malicki i pan Maciej Kuźmiński. To była improwizacja, czy to było coś, co ćwiczyliście już na co dzień? To była improwizacja. Tak. Pełna improwizacja, również muzyczna. Tam siedzi Ricardo i brała udział również Rozel, która jest również naszym gościem i są reprezentantami właśnie muzyki live, która będzie podczas improwizacji w czasie tego festiwalu. 4. festiwalu Atelier. Tak jest. I będzie ten zespół, a nazywa się Mumuki Music and Dance Company, jest z Berlina. Byli już raz w Poznaniu, tak jak i właśnie te pozycje, które zrealizowali jako przedpremier i Paweł, i Karolina, a tak i Maciej właśnie z tym zespołem po raz pierwszy podczas festiwalu Malta pokazywali swój jakby pierwszy etap. A drugi etap właśnie odbędzie się 24 lutego, więc już bardzo, bardzo niedługo. Wtedy to startuje festiwal. Tak, startuje festiwal i będą trzy pozycje 24, jakby wznowienie nienasycenia choreografii Pawła Matiasika oraz second hand Pawła Malickiego, outline Karoliny Wyrwał. Następnie to, co zrobiliśmy ekstra, czyli dodatkowo są warsztaty dla każdego, kto się zapisze. Bierze pani pełną odpowiedzialność za słowo dla każdego? Tak, dla każdego. Krzysztof mówił, czy słonie ja też. Powiedziałam, słonie też, zwłaszcza, że mamy słoniarnię. Przyjdę. Tak, przyjdę. A my trzymam nie mamy słowo, że damy radę. Ale zapraszamy. A tak na poważnie, rzeczywiście tacy ludzie z ulicy przychodzą, laicy całkowici i próbują swoich sił? Tak, tak. I teraz mają szansę poćwiczyć pod okiem właśnie Macieja Kuźmińskiego. Zapraszam. I to będzie przygotowywanie improwizacji, bo jak wiadomo, Polacy świetnie improwizują, ale najlepiej jak trochę ta improwizacja jest przygotowana, czyli no, ta struktura, jak to będzie, co można i zresztą Coaching Project, który prowadzi z tancerzami Polskiego Teatru Tańca Maciej, zatytułował Yes. To jest powiedzenie sobie tylko tak. Także tak w życiu również. Albo się na coś decydujemy, albo nie. I my przyszliśmy tutaj do studia, powiedzieliśmy tak i stąd poszczególni i tancerze, a zarazem choreografowie no, są gotowi do powiedzenia tak przy każdej propozycji, jaką tylko dobrze, to my wysuwamy teraz propozycję. To ja proszę uprzejmie, do pana Pawła. Paweł Malicki niech ruszając się opowie o swoim projekcie, który będzie pokazywał 24. To za chwilę poprosimy pana Pawła, dlatego że w tej chwili, pani Ewa, oglądamy fragmenty z festiwalu z ubiegłego roku. Tak, zgadza się? Tak, to była przedpremiera, a to nie, to jest Chopin inaczej, Krystyna Mazurówna tutaj. Mm-hmm. Ale wprawdzie oni tańczą, bo co trzeba powiedzieć, że właśnie gatunek tańca polega między innymi na tym, że tancerze współtworzą w czasie procesu właśnie twórczego i żeby spełnić te jakby ambicje, też taką samorealizację, a właśnie powstało to atelier, czyli poszukiwania w Polskim Teatrze Tańca. No i oni coraz bardziej poszukują. Ja sama jestem zadziwiona i z chęcią oglądam ich wnętrza poprzez to, co oni tworzą. To jest bardziej połączenie muzyki, tańca, multimediów, tak? To jest tak, cały wszystko, taki całe spektrum, tak, cały świat. Mogą użyć wszystkiego. Mają, nawet mogą się nie podobać, ja mówię, możecie mieć złe krytyki, ale róbcie rzeczy ważne dla siebie, róbcie coś, co wam siedzi bardzo głęboko. Mhm. A potencjał widać jest ogromny. Panie Pawle, w takim razie proszę bardzo. Co nam pan zaproponuje? Tak, więc ta najnowsza choreografia. Na pewno padło tak. Czyli second hand. Mm-hmm. Second hand to właśnie to, co mnie w tym czasie, kiedy powstała ta choreografia, męczyło najbardziej, czyli
Chciałem powiedzieć o osobowości człowieka i tym, co może się dziać, kiedy próbujemy komuś narzucić swoją jakąś, jakąkolwiek, nie jego, albo też przyjąć od kogoś, tak odebrać komuś i sobie samemu narzucić. Co się wtedy dzieje, że tak naprawdę to się nie sprawdza. W ostatecznym rezultacie to odrzucamy to nieprawdziwe ja. A wszystko to opowiedziane ruchem, tak? Nie kłamie. Niesamowity. Ruch nie kłamie. Nasze ciało nigdy nie kłamie. Tak, słowo kłamie, ruch nie. Mhm. I właśnie tak jak mówimy tu o improwizacji, tak ja próbuję też wychodzić od improwizacji. Ten spektakl też tak tworzyłem i z kolegą, który tańczy, Mikołaj Dolata, zamykałem go na przykład na sali, kazałem improwizować i później dopiero szukaliśmy z tego ruchu. Dobrze, w takim razie czekamy na festiwal. I teraz tak, dla Państwa niespodzianka. Mamy dwa karnety, to są, prawda? Tak, to są karnety na wszystkie wydarzenia. Ale trzeba odpowiedzieć na pytanie. Dobrze, ale ja tylko powiem, co tam jest. Proszę, to jest tak, 24 Paweł, który nadal opowiada o swoim spektaklu. Karoliny Wyrwał online. 26 goście naszego festiwalu z Laboratorium Choreograficznego ze Śląskiego Teatru Tańca. Musimy zadać pytanie, bo widzowie czekają z niecierpliwością, żeby ale 27 to zakończenie i możliwość drugie. Występu w Jam Session Improvisation. Właśnie. A my pytamy To który to jest festiwal Atelier Polskiego Teatru Tańca? Proszę dzwonić pod numer 61 8500 6 584. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie. Jeszcze nie. Jeszcze Karolina musi powiedzieć i Maciej. Ja myślę, że wszystko będzie na festiwalu, Pani Ewo, a my już teraz przejdziemy do naszych kolejnych gości. No to jest naprawdę improwizacja. Witamy przy naszym tutaj stole dwie panie.